Ciekawe, kiedy znajdę swoje pierwsze diamenty. Jedyne, co mnie ciekawi, to w sumie to, kiedy znajdziesz wreszcie ojca. Albo on ciebie, ale z tego, co widzę, to chyba ani jedno, ani drugie nie za bardzo pomoże. A, dobra, muszę kopać. O, diamenty, wow! Dobra, wykopię je! Chcecie mi powiedzieć, że to jest to, co teraz dzieci w dzisiejszych czasach oglądają? Za moich czasów to się oglądało albo Reziego, albo Polskiego Pingwina, ale w sumie o tym drugim to już nie rozmawiajmy. Pierwszy sposób, żeby umrzeć. Pimpek, czy ty wyjdziesz z tyłu te lwy? One teraz śpią, ale chyba się przebudziły i my musimy do nich wejść. Te wszystkie dzieci, które oglądają te filmy, pewnie sobie myślą, że wejdą sobie do Minecrafta i będą mieć takie lwy na przykład, co nie? A później wchodzą i płaczą, że nie mogą tego samego zrobić, ponieważ... Luczek? On się tak nazywa? Ponieważ Luczek po prostu powiedział, że trzeba zginąć przez lwa. Co ty w ogóle kurwa gadasz? One muszą nas zjeść! Ja tak bardzo nie chcę! Ale Pimpek, skakuj! Dzisiaj musimy umrzeć 25 razy! A atakują mnie, widzowie, atakują mnie! Naprawdę jestem przeciwko temu, żeby, wiecie, ludzie coś brali i tak dalej. Ale słuchaj, Luczek, może byś mi podał swojego dealera, bo widzę, że ty naprawdę na niezłej fazie jesteś, jak ty nagrywasz takie kurwa filmy. Ja się ogólnie śmieję i tak dalej, wiecie o tym, co nie? Ale ten człowiek chyba naprawdę potrzebuje pomocy. W sensie wiadomo, no portfela mu tam trochę przychodzi, co nie? No nie oszukujmy się, no nie ma złych wyświetleń, ale kurde... Nie oszukujmy się, większość z tego i tak pewnie leci z powrotem na narkotyki. Drugi sposób! W tym momencie za nami mamy diamenty! Tylko Pimpek, po co mamy mieć diamenty? Jak my możemy umrzeć z diamentami? Nie wiem, tu się po prostu nie da! Wiecie, czego się jeszcze tak naprawdę nie da? W sumie to nie wiem, po co ja tutaj przerwałem, po prostu zamknij wreszcie pysk! Nie, naprawdę nie rozumiem po prostu, jak oni mogą używać w ogóle takiego głosu, no to jest takie denerwujące, że nie wiem, czy bym tak potrafił. Ale widzę tutaj na górze Kilof. Weźmy go sobie i spróbujmy może wykopać te diamenty, może coś jest pod nimi. Dobra, Pimpek, kopię te diamenty. Jeżeli już mówisz o kopaniu diamentów, to najlepiej kopnij się po prostu w głowę albo tego swojego durnego kolegę, z którym to nagrywasz. Albo jeszcze lepiej, weź sobie ten Kilof i wydup oczy sobie, albo najlepiej mi, bo naprawdę już nie mogę na to patrzeć, a jesteśmy dopiero w połowie. Jakiej połowie? Co ja w ogóle gadam? Nawet nie jesteśmy w 1/8. I trzeci sposób, Pimpek, co tutaj można zrobić? Jak myślisz? Jak możemy się zabić? Co ty w ogóle mówisz na tych filmach? I chcecie mi powiedzieć, że ten film ma monetyzację? Ja pierdzielę, to jest naprawdę niesamowite po prostu, że chłop mówi tutaj o zabijaniu się i będzie miał jeszcze zmonetyzowany film, który ma 15 minut. Nie wiem, ale spójrz na to! Co to jest? Widzę, że to jest jakiś mini parkour, czy co to jest? Czekaj, spróbuję wejść po tym. Uwaga! Słuchajcie, że on zbudował tą mapę, wymyślił ten żart, jeszcze sam się z niego zaśmiał, a potem on jeszcze to zmontował, wstawił i nie rozumiem tego człowieka. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to pamiętajcie, by zostawić lajka oraz suba, bo po prostu nie wytrzymuję, jak oglądam te filmy. A no i jeszcze wspieranie, no zapomniałem kompletnie o tym. Jeżeli chcecie, to kupujcie wspieranie, będzie mi naprawdę bardzo miło. Jeżeli kupicie wspieranie, to pojawicie się w następnym filmie, tak jak te osoby, które widzicie na ekranie. Wielkie pozdrow dla was, naprawdę dużo to dla mnie znaczy. Uwaga, Luczek, patrz na to! My jesteśmy za duzi! Ale sekunda, Luczek, co ja mam w ręce? Wow, co ty tutaj masz? Powiem wam szczerze, ja tak naprawdę teraz spodziewałem się wszystkiego po tych filmach, więc proszę, Luczek, wytłumacz nam, co on trzyma w ręce, bo naprawdę nie zdziwiłbym się, jakby to było gumowe jebło albo coś innego. No w sumie tak naprawdę bym się nie zdziwił, bo w tych filmach niby dla dzieci i nieszkodliwych i wartościowych i takich, po których twój młodszy brat wchodzi mi do komentarzy i mówi, że jestem złym człowiekiem i że to jest nieszkodliwe i że to są nieszkodliwe filmy dla dzieci i tak dalej. No to wszystkiego tak naprawdę się można spodziewać po tych filmach. To jest jakiś przycisk, poczekaj, ja też to mam w ręce, czekaj, może kliknij to pierwszy. To naprawdę nie jest takie zabawne, obiecuję ci, że jesteś jedyną osobą, która się z tego śmieje. No może jeszcze poza tym twoim tępym kolegą, z którym to nagrywasz, ale on się nie liczy, bo widać, że to jest jakiś idiota. Pimpek, ty teraz taki mały, wejdź na tą górę i spróbuj się zrzucić. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Tak jest, tak trzeba przejść na następny poziom. Dobra, Luczek, skaczę! Uwaga! Dobra, dawaj, uwaga! Ale jesteś mały i umarły! Zastanawiam się, co może być w głowie takiego dzieciaka, który sobie ogląda taki film. O tak, wróciłem właśnie do domu, właśnie wróciłem do domu z mojej trzeciej klasy. Myślę, że dobrze napisałem sobie sprawdzian z przyrki. Wejdę kurwa na YouTube'a i zacznę sobie oglądać, jak chłop mówi, jak się zabijać w Minecrafcie. Okej, widzowie, widzę tam czwarty sposób. Widzę tutaj takie strzałki i one chyba prowadzą do tej skrzynki. Czekaj, zobaczmy, co jest w tej skrzynce, co? Nie, Luczek, to może być pułapka. Jak coś, to możesz rozluźnić kuciapę, bo po pierwsze w tym filmie dosłownie chyba chodzi o to, że musicie się kończyć, co nie? A po drugie, to naprawdę nie jest aż takie poważne, możesz wyluzować. Like, for real, it ain't that deep, bro. Co to jest? Zobacz, co ja trzymam w ekwipunku, czy ty to widzisz? Konewka! Haha, jakie śmieszne! No bardzo śmieszne! Nie, to naprawdę nie było takie śmieszne, obiecuję ci. Nawet twoi 6-letni widzowie, którzy to będą oglądać, pomyślą sobie, że to wcale nie było takie śmieszne. Kto sobie ogląda film i myśli sobie, no konewka jest taka zabawna, nikt kurwa
A tak nie myśli, przestań siebie kłamać i okłamywać wszystkich wokół ciebie. Sposób szósty! Pimpek, zobacz, gdzie my jesteśmy! Tutaj jest jakieś akwarium! Ale ta ryba nie wygląda zbyt przyjaźnie! Na pewno, zobacz, to jest rekin! Czy ty to widzisz? Gratulacje, właśnie stworzyłeś traumę każdemu sześciolatkowi, który ogląda ten film i teraz każdy z nich będzie się bał wejść do oceanu albo do morza. I pewnie sobie teraz myślicie, co ja w ogóle mówię. A prawda jest taka, że sam już tak naprawdę nie wiem. Ten film sprawił, że straciłem wszystkie szare komórki, boli mnie głowa, nie chcę w ogóle już tego oglądać, ale musi być przynajmniej 8-minutowy ten film, no bo za długo już go robiłem. No i tak niestety to musi wyglądać. Nie wierzę, czemu on tak macha głową, ale on pływa, o ja cię kręcę. Dobra, musimy wlecieć do rekina! Dobra, wskakujemy, dawaj Pimpik, no trudno, trzeba umrzeć, więc dobra, wskakujemy do rekina. A! Nie, zostaw mnie rekinie, a! O nie! Dodam coś od siebie, wreszcie się zamknij i przestań mówić takim wysokim głosem, bo nie jesteś zabawny. Ani wcale się lepiej ciebie nie ogląda, kiedy robisz siebie idiotę. Nie, rekin goni Pimpka i zabił go, o nie! A czy teraz będę ja? Dobra, dawaj rekinie, dawaj! Tak jest, widzowie, gryzie mnie rekin, zostałem pożarty przez rekina, dawaj, dawaj. Dobra, skoro już mówimy o rekinach, to wyzwanie dla każdego, kto ogląda ten film. Powiedzcie rekin od tyłu, ale może lepiej tego nie mówcie na głos, bo będziecie mieć przerąbane. Jak coś, to nie jestem rasistą, tylko ten film już się po prostu robi nudny. Sposób siódmy, dobra Pimpek, patrz, już jesteśmy bardzo daleko, teraz musimy wejść do tej lawy po prostu. To jest dosyć proste, dobra, dawaj Pimpek, lecimy? Tak, o, i po prostu? Tak jest, dobra, wskakuj pierwszy. Jeżeli myślicie, że już mi się powoli kończą teksty do tego filmu, to tak, macie rację, bo w kółko tu się dzieje tak naprawdę to samo i już naprawdę nie mogę niczego innego wymyślić. Ej, zaraz, to nie jest dobra lawa. Ej, nie, to jest ciężkie zadanie, nie można łatwo umrzeć, to nie jest lawa. Czekaj, co my musimy znaleźć? Powinieneś zdecydowanie znaleźć ojca, albo przynajmniej Boga, chociaż myślę, że nawet Bóg ci tutaj nie pomoże. Ponieważ jakby on zobaczył, co ty odwalasz, to byś na pewno nie poszedł do nieba, tylko byś się spalił w piekle. A jak nie wiesz za co, to za to, że rujnujesz mózgi dzieciom i nagrałeś takie filmy do pizd. Nie mam pojęcia, ale... Ej, Luczek, chodź tu! Co? Zobacz, co jest pod schodami! To jest fejkowa woda! Czekaj, jak ona działa? Aha! Ja wiem! Jeżeli ją wylejemy, to będzie nam zadawać obrażenia! Czekaj, uważaj! Dobra, ale w sumie wbijamy w nią! Dawaj, lecimy! Przysięgam, że jeżeli on jeszcze raz zacznie drzeć tak p***dę bez powodu, to po prostu wyłączam ten film i już go nigdy nie będę oglądał. No dobra, może nie nigdy, bo jeszcze trochę go w sumie zostało. Można by było zrobić z tego parę części. Ale wyłączam go na pewno na teraz, bo po prostu nie mogę słuchać tego jego darcia mordy. Okej, sposób ósmy w tym momencie. Pimpek, ciekawe, co teraz musimy zrobić. Znowu skrzynka, ty to widzisz? Otwieramy ją, czy co? No dawaj, zobaczmy, co jest w środku. Mam tutaj pistona i oczywiście dźwignię, ale czekaj, co możemy z tym zrobić? Masz może jakiś plan, jak możemy się zabić pistonami? Przecież to chyba nie jest jakieś nieszkodliwe. On naprawdę mówi do tych dzieci w taki sposób, jakby one nie rozumiały, co się dzieje na ekranie. Nawet takie dziecko widzi tą twoją upośledzoną miniaturkę, kliknie w nią i spodziewa się, że będziesz musiał w jakiś sposób sobie zrobić krzywdę na tych filmach. A ty zadajesz takie pytania, jakbyś był wygenerowany w AI. No co mogę sobie zrobić taką pistolet? No nie wiem, kurwa, może na przykład możesz się wzbugować w ścianie? No naprawdę, kurde, ja rozumiem, że to są filmy dla sześciolatków, ale kurde, możesz to naprawdę dużo inny sposób zaprezentować. A tak to po prostu robisz siebie idiotę i robisz idiotę ze swoich widzów. Mam tego dość. Jeżeli ten film będzie miał dużo polubień, to zrobię drugą część. Pamiętajcie, by subskrybować, kupować, wspieranie i tak dalej, a ja teraz idę spać.